Wiadomości, które docierają do mediów z południa Polski, okazują się niepokojące. Na Górnym Śląsku doszło do silnego wstrząsu, jednak wciąż nie wiadomo, gdzie było jego epicentrum. Mieszkańcy są zmartwieni i coraz bardziej zdezorientowani. Wiadomości z Górnego Śląska mogą martwić. Około godziny 14:30 mieszkańcy Katowic, ale także okolicznych miast odczuli mocny wstrząs. Jak już oficjalnie wiadomo, jego magnituda wyniosła aż 3,8 w skali Richtera. Wiadomości ze Śląska do mediów nie docierają wciąż informacje z lokalnych kopalń. Może to o tyle niepokoić, że wstrząs był odczuwalny na bardzo rozległym obszarze, w miastach oddalonych od Katowic o ponad 30 km. Chociaż do wstrząsów w tym regionie nie dochodzi wcale rzadko, zdaniem mieszkańców ten był naprawdę nadzwyczajny. Jak wynika z komentarzy na stronie Dzisiaj w Gliwicach na Facebooku, wielu ludzi było nim naprawdę zdezorientowanych i przestraszonych. Wstrząs był na tyle silny, że miejscami trzęsły się krzesła, a rzeczy spadały z półek. Niektórzy, szczególnie mieszkańcy Rybnika, przekazali, iż byli przekonani, że nagle zaczęło im się kręcić w głowie. Jak się okazało, nie był to problem z ich zdrowiem, a właśnie silnie odczuwalny wstrząs. Mieszkańcy mocno odczuli wstrząs. Czuliśmy ten wstrząs w biurze, w Gliwicach. Wszystko mocno się zatrzęsło, na parterze zakołysały się lampy, przekazała nam jedna z mieszkanek Zabrza, pracująca w gliwickiej Sośnicy. Dzisiaj grzeje, 1. Julia Wieniawa powiedziała, co uważa o WOŚP. Przy okazji ujawniła historię ze swojego dzieciństwa 2. TVN właśnie ujawnił nieznane zdjęcie Adamowicza na chwilę po zamachu. Bardzo smutne, tylko dla osób o mocnych nerwach, foto, media oraz mieszkańcy Śląska oczekują obecnie na informacje z miejscowych kopalń. Nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do wspomnianego wstrząsu. Najlepsze newsy dnia, źródło, Facebook. Pikio, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.